burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w czwartek. Ja właśnie zawiozłam chłopaków. No i słuchajcie, wczoraj ułożyłam połowę tego prania, czyli to pranie, co było w kuchni. Dzisiaj mam w planie ułożyć resztę. I co? I posprzątać resztę domu. No, ale najpierw lecę na rower, zjem sobie szybko jakieś lekkie śniadanie. Lecę na rower, bo potrzebuję, bo brakuje mi ruchu. Kurczę, powiem wam, że naprawdę po tych górach to no, brakuje mi tego ruchu. Mam masę pracy, tak, ale w weekend jestem w domu, to też pójdę sobie jednego dnia, może w sobotę pójdę na rower. Jutro pewnie nie, bo jutro będę po nocce, dzisiaj mam nockę. O, saremka w naszym lesie chodzi. O, ale fajnie. No, dzisiaj mam nockę, więc jutro raczej nie pójdę na rower po nockce, ale w sobotę. Może nie, w niedzielę też nie pójdę, bo w niedzielę Jasiu ma turniej, więc jadę mu z Franciszkiem dopingować. Więc no, dzisiaj i w sobotę pójdę sobie na rowerek. Tak, żeby jeszcze trochę skorzystać, wiecie, pogoda jest piękna, jest mega gorąco, więc naprawdę no, można jeszcze korzystać z tego. A robota. Nie zając nie ucieknie, nie? I tak będzie do zrobienia, i tak będzie do zrobienia. Już jestem w domu. Byłem na zakupach. Kupiłam sobie znowuż 3 naczynia te żaroodporne. I jeszcze w sumie, a właśnie, w sumie czemu ona mi dzisiaj nakleje? Jeszcze 2 rzeczy. 2 rzeczy jeszcze mogę sobie kupić, ale zobaczę, jak to mi się będzie sprawdzało, czy te większe pudełka wezmę, czy te mniejsze. No i tak, tak by to wyglądało, słuchajcie. O Jezu, jak mi się nie chce, żeby mi się tak chciało, jak mi się dzisiaj nie chce. Co ci chłopcy tutaj przynosili na te schody, Boże. Idę do domku. No i dobra, słuchajcie, zakupy. 3 bułki maślane, rogal. To dla chłopaków, na jutro ten rogal dla mnie dzisiaj na śniadanie. Kupiłam pomidory, bo w szklarni muszę iść podlać w ogóle szklarnię. Ale to z rana teraz pójdę, jak zjem. Bo w szklarni nie ma tam, były wczoraj tylko 3 pomidorki, więc no jeszcze kupiłam 5 bułek takich zwykłych. Co ja tu jeszcze mam? Jogurt naturalny, bo chcę na śniadanie sobie zjeść jogurt. Tam mam 2 brzoskwinie, więc te brzoskwinie i banana, i to będzie takie lżejsze śniadanie. Tutaj wzięłam 3 takie pojemniki, słuchajcie, właśnie z tej serii, co tam można z tymi naklejkami. A dzisiaj mi sprzedawczyni nie wydała naklejek, ale to nic. Następnym razem wezmę, chyba że to już się skończył ten, muszę zobaczyć. No i wzięłam takie 3. I zobaczę, które z nich jest. To w sumie by mogło być na śniadania fajne. Na jakieś owsianki. Nie wiem, czy tych większych sobie po... Boże, psy leciały. Nie wiem, czy tych większych sobie po prostu nie wziąć, bo jeszcze mam tam te naklejki. I wiecie, tak do lodówki, jak coś schować, to fajnie. Czy nawet właśnie kiełbasy, żeby włożyć w to, nie? Tu mam kawałek metki, tu mam kawałek kiełbasy krakowskiej drobiowej, w sensie w plasterkach. I tu mam sera. Sera salami. Dobra, i tu mam ziemniaki na obiad. W sumie je wyniosę do werandy.
sobie przejażdżka zaliczona. Mogę ze spokojem wypić sobie kawę i zjeść kawałek ciasta. Wczoraj sobie kupiłam kawałek ciasta, tego mojego ulubionego. Ale to był hardcore, łańcuszek mi się przykręcił. O Jezu, dzisiaj to było rzeźnia normalnie. Ja się zamiast biec. Franek śpi. Franek, co ty w nocy będziesz robił? Nie śpi. Ja myślałam, że Jasiu ma dzisiaj trening na 17, a Jasiu wyskoczył, że ma na 15.30, a ja jak wróciłam z roweru, to sobie na chwilę usiadłam na kanapę i zaczęłam oglądać serial, słuchajcie, kilka dni temu. W sumie ja go zaczęłam oglądać już z miesiąc temu i stwierdziłam, że on jest bez sensu, a teraz do niego wróciłam i serial się nazywa Inna Ja. I bardzo mnie wciągnął. Nie będę wam tutaj spoilerować, jeżeli chcecie sobie zobaczyć tu na Netflixie. Nie wiem, czy na innych serwisach streamingowych też jest, ale na Netflixie go oglądam. I bardzo fajny. No i ja sobie oglądam i mówię do Jasia, że no, sobie obejrzę jeden odcinek, wypiję tą kawę i pojedziemy o 7, zrobię obiad i pojedziemy. A Jasiu do mnie mówi, że na 15 przecież jest. Ja mówię, o Boże, i ja na szybko leciałam głowę sobie myć, brać prysznic i w ogóle włosy mam jeszcze mokre. No, a teraz jedziemy z Franciszkiem kupić cukierki, bo on ma jutro urodziny. Ajko, a i Karmek oto mnie. Franek, pamiętaj. Tak? Czekaj, może do tej drugiej biedy wskoczymy tam. Dobra. Zobaczymy do biedy wodę, jeszcze muszę wziąć. O, zielone, dobra. A mam te włosy poplątane. Nawet nie zdążyłam ich rozczesać. O, może bym dzisiaj do lumpka sobie skoczyła. Ale ja wziąłam laptopa, ja chciałam zmontować film. Pójdziemy patrzeć tam na Jasia i będę montować film, żeby wykorzystać każdą chwilę, żeby nie marnować czasu. Te treningi nas wykończą teraz. Ja chcę trenować, ja chcę chodzić na rower. Jasiu ma swoje treningi, praca, wszystko, wiecie. Kurde, ciężko, bo będzie. Kurde, my poszliśmy tylko po cukierki dla Franka. Kupiłam wodę, kupiłam coś tam jeszcze, jakieś pierdoły. I zaś 400. Normalnie szok. Ale to już chyba na cały przyszły tydzień będzie. W tygodniu nie będę żadnych zakupów robić, tylko chleb, bo kurde, to tak się nie da. A jak ci odwiedzę źle. A dobra. Masakra z tymi zakupami, ja wam powiem. Nie, człowiek idzie to kupi, tamto kupi, to weźmie, a bo to jeszcze trzeba, to trzeba. I mnie to przeraża. Mnie to naprawdę przeraża. No, pokażę wam w domu, co kupiłam. W sumie mogliśmy wam nagrać teraz, ale nie wpadłam na ten pomysł. Boże, co mam z tymi włosami ostatnio? Daję im odżywkę, one są jakieś takie... Albo mi się wydaje, może źle rozczesałam. Dobra, to jest 16.13, to jeszcze 40 minut, to ja jeszcze zdążę zmontować film. Poczekamy tam na Jasia, popatrzymy jak on gra, czy on się stara, czy on się obija. Dasz to picie, Fenek? Otworzysz, czy nie dasz rady? Co to za imprezka, Fenek? Co? A wiesz, że ja w poniedziałek idę do... Fenek! No co ty robisz? Ja w poniedziałek idę do pracy na dniówkę, wiesz? Bardzo wcześnie rano, trzeba wtedy wstać. A kto mi pomoże zakupy? Tu dla klakierków. Karma. Dobra, wróciliśmy. Boże, co oni się tam wydzierają, masakra.
Jak mnie to denerwuje, jak on się wydziela, nie? Jak fenek głównie się wydziela, to mi się wydaje, że coś się dzieje, czy coś, a ja im kazałam iść podlewać, podlać pomidory i podlać kwiaty na schodach, bo ja się nie wyrobię, więc tak. Jogurty dla mamy, to jest śmietanka i jogurty naturalne. Bo śmietanka do ciasta, jogurty naturalne do jedzenia, a te moja mama lubi jeść. Dobra, to pochowane. Tutaj tak, nektarynki. Tu mamy fantę, w ogóle muszę ją włożyć do chłodnego. O, tu jeszcze jest ta soplica. Schłodzić tą fantę. I reszta zakupów, słuchajcie, no i też tam karma była. O Boże Święty! A, i ja sobie wzięłam alkohole. Bo... na live'a. Nie wiem, kiedy zrobimy live'a. Może w przyszłym tygodniu, czekajcie, w środę. W czwartek. Więc tak, nektarynki, sałata, włoszczyzna. Tutaj Sprite jeszcze. Tu mamy Prosecco, bo mi ostatnio coś brakowało, jak robiłam sobie ten Aperol, ale zapomniałam wziąć pomarańczy. Ale to jutro kupię sobie pomarańcze i wziąłam Aperol i te Prosecco były w promce. Jak się wzięło dwa, to po 17. Dobra, herbatniki, bo właśnie tą śmietankę i te herbatniki. Ja chciałam już dawno zrobić ciasto, ale chłopcy mi oczywiście zjedli te herbatniki, które tu były. I dlatego kupiłam nowe. Więc może jutro my będziemy mieli torta, ale może na przyszły tydzień zrobię ciasto 3 bit frytki. My dzisiaj odpaliliśmy naszą frytkownicę, słuchajcie, i ona nie działa, więc ja będę dzisiaj pisać reklamację. I bo ja ją na Allegro kupiłam, więc będę zgłaszać po prostu reklamację, niech mi oddadzą hajs albo przyślą nową. Tak, kabanosy, bo chłopaki biorą sobie do szkoły, więc zawsze przykrajam na pół i do tego bułka i wiecie. Tutaj wzięłam dla Jasia i dla Franka. Boże, jak mi się chce dzisiaj spać, ale to chyba jakaś burza przyjdzie. Słuchajcie, ten Old Spice, to jest litrowy. Znalazłam taki, to jest bardzo ładny zapach, więc stwierdziłam, że Franek już i tak się myje tym, co Jasiu. Więc mówię, dobra panowie, kupuję wam takie duże męskie. To jest w podobnej cenie, co te płyny dla dzieci. Skoro Franek już też się chce myć takim, no to cóż. Cóż zrobić? Dobra, tu mamy cukierasy dla Franciszka na jutro. Tu wzięłam porcja rosołowa z kurczaka. I zaraz ją nastawię. I tu jest zestaw rosołowy z indyka. I to nastawię jedno z drugim. I zrobię rosół. Ja mam ochotę na rosół. Więc zrobię, nastawię to. Niech to się gotuje. Jutro to dokończę. Tu mamy Agent Max. To do łazienki. Wziąłam kilka ogórków właśnie do tej sałaty. Wziąłam też te małe pomidorki. Bo ja się mówił, że tam są jeszcze pomidory, ale no muszą dojrzeć. I tak, parówki z szynki i kiełbasa z szynki białej. I to jest wsio. Słuchajcie, 400, nie? No, ten Aperol 60 kosztował, no ale jednak. Dobra kochani, ja już jadę do pracy. Zdejmę te okulary. Ojejku. Nastawiłam ten rosół. Jutro go dokończę. Będzie na dwa dni, albo z tej drugiej części zrobię pomidorową. I co? I muszę kurde zacząć robić tak, wiecie co, obiady na dwa dni. Bo... no nie wyrabiam, że codziennie, żeby zrobić obiad, nie? Dzisiaj zrobiliśmy sobie frytki, więc jakoś tam przeżyjemy, ale no, muszę
dobrze zacząć robić właśnie takie obiady. I myślę tak sobie, żeby zrobić sobie trochę słoiczków. Kiedyś miałam narobione takie słoiczki, tylko nie wiem, kiedy ja mam to zrobić, ale no, zobaczę, postaram się. Kiedyś miałam narobione właśnie słoiczki leczo, bigos, co ja tam jeszcze miałam, fasolkę. Takie wiecie, że w razie W, no to się wyciąga ze słoików. Ale tak myślę, że to robienie obiadu na dwa dni to chyba będzie sensowniej. Czy nawet jak mięso robię w piekarniku, to też nastawić więcej, żeby na dwa dni właśnie było. I wtedy tylko do tego ziemniaki już jest gotowe. No, ja lecę do pracy. Myślę, że z tego, że tego vloga zrobimy na dwa dni, bo dzisiaj za dużo nie ponagrywałam. No bo na rowerze też nie chciałam, nie miałam dzisiaj żadnej weny twórczej, żeby wam coś poopowiadać. No i tak wyszło, no jutro zrobimy sobie vloga z dwóch dni. Może jutro, jutro co jest za dzień? Piątek. Może jutro sobie zrobimy live'a. Muszę pomyśleć. Dzisiaj sobie kupiłam napoje wyskokowe, to może jutro live'a byśmy zrobili. Zobaczymy. Także do zobaczenia jutro. Dzień dobry kochani, witajcie w piątek. Ja zaspałam. A teraz jadę odebrać Toyota dla Franciszka. Franek ma dzisiaj urodzinki. No i słuchajcie, nie wiem co ja mówiłam. Mówiłam chyba, że jadę po Toyota dla Franka ze względu na Franka dzisiejsze urodziny. My tych urodzin nie wyprawiamy i tak jak wam mówiłam, w sumie kurde trochę żałuję, że myśmy nie kupili, że ja nie kupiłam żadnego torcika w górach, ale no stwierdziłam, że kurde no w ten dzień bym też chciała, żeby Franek wiedział, że to jest akurat ten dzień, nie? Jasiowi też kupowaliśmy zawsze torta, mimo że no w tym roku byliśmy też w tej Warszawie i oprócz tego też kupiłam torta w ten dzień, nie? Więc chcę być tak jakby, wiecie, żeby było równo, żeby chłopcy nie czuli, że ten dostał, a ten nie dostał. No. A ja spałam oczywiście. Znaczy się oczywiście, no spałam po nocce. Myślałam, że nie zasnę. Ale jak się położyłam, tak zasnęłam. Jestem po prostu wykończona dzisiaj. No. A. I jadę dzisiaj po tą końcówkę do prysznica, na którą ja już czekam pół roku. W ogóle najpierw chyba po nią pojadę, później z tym toaletem będę śmigać prosto do domu. A chłopaki dzisiaj kończą o 14, przyjadą razem o 14, to ich odbiorę z autobusu. Olejku. I no i tą końcówkę odebrać i dzisiaj muszę posprzątać w domu. Poukładać do końca to pranie. Mam tylko jedyna tyle pracy, a jest tak ciepło. Jest, no mi pokazuje, że jest 26 stopni, ale to jest chyba więcej. A może jest tyle. A jest 12 dopiero, nie? Więc... No. I co wam chciałam jeszcze poopowiadać, słuchajcie, bo przyszłam tutaj pogadać. Chciałam pogadać do was, że tatuś roku się aktywował i ja wiem, że on te filmiki ogląda i mam to gdzieś. I tak sobie myślę, że dzisiaj są Franka 8 urodziny. I tak się zastanawiałam, na ilu urodzinach Franka on był. I dotarło do mnie, że chyba tylko na jednych. Że chyba tylko na roczku. Pewności nie mam, musiałabym posprawdzać, ale wydaje mi się, że tylko na roczku on był, a potem on już nie przyjeżdżał. No, ale mniejsza o to. I słuchajcie, on wczoraj się aktywował, nie wiem co mu się stało, czy się nachlał, czy się co innego, nie wiem. Podejrzewam, że się nachlał i że mu się włączyły gorzkie żale.
bo zaczął mi wypisywać, jak tam na wakacjach, coś tam, wiecie, jakieś pretensje do mnie, że ja będę go spłacać, że ja będę mu płacić za to, że on pracował na moim gospodarstwie i tak dalej, nie? Że ja będę mu oddawać pieniądze za wszystko, czego myśmy się dorobili, a ja sobie myślę, kurde, czego myśmy się dorobili, nie? Czego? Tak naprawdę, jak ja byłam z nim, to myśmy niczego się nie dorobili. Ja nawet nie mogłam się doprosić od niego żadnych remontów ani nic, bo on ciągle mówił, że to jest wszystko dobrze i ciągle mamił mi głowę tym, że będziemy budować dom. A ja głupia i naiwna wierzyłam w te jego kłamstwa wszystkie. No, że tam, wiecie, ten traktor, który kupiliśmy tak naprawdę za nasz las, za mój las, ujmijmy to wprost, no to, że on go kupił i w ogóle, że ja tam jakieś dokumenty podrobiłam, coś tam, no cuda na kiju takie, że jak ja wczoraj byłam w tej pracy, to sobie myślę, Boże, z kim ja mam dzieci, nie? Z jaką patologią ja mam dzieci, naprawdę. No kurde, i tak sobie myślę, że moje dzieci są tak mądre, tak dojrzałe. No i wiecie, i tak sobie pomyślałam o tym, że Frenek ma właśnie dzisiaj urodziny, nie? A ten idiota zamiast pomyśleć o tym, że wiecie, ja sama wychowuję te dzieci, że ja sama im wszystko zapewniam. On ani nie płaci, ani nie przyjeżdża i on jeszcze mi ma czelność pisać takie rzeczy, nie? No po prostu ja nie wiem, jakim trzeba być gnojem, jakim trzeba być debilem, żeby takie coś robić, nie? No i powiedziałam sobie dosyć. Kurde, cicho, ja muszę tu jechać. I powiedziałam sobie dosyć i biorę się za to. I zgłaszam to na prokuraturę. Ja już wcześniej to chciałam zgłosić, że wiecie, że on nie płaci alimentów i tak dalej, ale teraz to powiedziałam sobie, że miarka się przebrała, nie? Że ja do tej pory siedziałam cicho, on niczym się nie interesował, dzieci go nie obchodzą, na nic nie płaci, nie wspiera, nie, no jakby wiecie, w ogóle nie spełnia funkcji ojca, to po co on ma się nazywać ojcem, nie? Po co? Więc zgłoszę to na prokuraturę, w przyszłym tygodniu się tym zajmę, już wczoraj pisałam do mojej prawniczki, żeby mi poleciła dobrego prawnika tutaj u nas, bo no moja prawniczka od rozwodu naprawdę była świetna i ja cały czas do niej mogę napisać, mam z nią kontakt na WhatsAppie i no i poleciła mi tutaj kogoś właśnie dobrego, kto by się tym zajął i powiedziałam, że koniec, nie? Że pozbawiam go praw rodzicielskich, bo tak dalej być nie może. No ja też mam swoją cierpliwość, nie? Ja też mam swoją cierpliwość. Do czasu ja pozwalałam na to wszystko, ale już starczy. Dzieci też na to nie zasługują, więc no zrobię z tym porządek i tyle. A w obliczu tego, że wiecie, że on się nie interesuje dziećmi, nie płaci na nich alimentów już od kilku lat, nie przyjeżdża od kilku lat, no to sąd w ogóle nie będzie się nad tym zastanawiał i tyle. Tak. Tylko, że ten człowiek w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy, co on pisze, co on w ogóle robi, mi się wydaje. Ja nie wiem, czy ci faceci tak mają wszyscy, bo jak ja tak rozmawiam z koleżankami, no to nie wiem, no niektórzy mężczyźni nawet po rozwodzie interesują się dziećmi i interesują się tym, jak one sobie tam radzą i tak dalej, a on jest jakiś, ja nie wiem, to jest jakiś ewenement. Nie dość, że się nie interesuje, to jeszcze próbuje w jakiś sposób tam mi dowalić, ale wiecie, na mnie to już tak w ogóle nie działa, że tak jak kiedyś ja bym się tym w ogóle przejmowała czy coś tam, teraz to na mnie, po mnie tak spływa jak po kaczce i no i zupełnie, o Jezu, no i zupełnie mam
to gdzieś, bo ja wiem, że ja sobie poradzę z chłopakami i ja widzę, że mu żal dupę ściska, że myśmy pojechali na wakacje, ale zrozumcie, jak można, nie? Nie zabiera ich sam nigdzie, nic dla nich nie robi i jeszcze ma pretensje do mnie i tam pisze do mnie, jak tam po wakacjach, no popierdolony, no nie da się tego inaczej nazwać, no to trzeba być naprawdę popierdolonym, żeby tak się zachowywać, nie? Masakra. Także tak, powiem wam dziewczyny, że dziewczyny i chłopaki, bo wiem, że mężczyźni też mnie oglądają, że ja się mega cieszę, że my byliśmy na tym wyjeździe, bo ja odpoczęłam psychicznie i ja wiem, że my sobie poradzimy ze wszystkim i zawsze z chłopakami. I choćby nie wiem, co było, my zawsze sobie damy radę, nie? Zawsze znajdziemy jakieś wyjście z danej sytuacji. I gdzieś tam to też mnie utwierdziło w tym, że my dla siebie zawsze będziemy najważniejsi, nie? Że oni dla mnie są najważniejsi, ja dla nich też jestem najważniejsza. I tego nikt i nic nie zmieni, ale no po prostu ten koleś mnie rozwalił, nie? I ja podejrzewam, że dużo dziewczyn, dużo kobiet tak ma w takich właśnie popierdzielonych, toksycznych relacjach. Czekajcie, gdzie ją przyjechać? Ja się nie zagadała, bo jak ja się zagadam, to ja się nie skupię i pojadę gdzieś znowu po prostu. No i tutaj tak sobie przychodzę o tym pogadać, żeby wiecie, bo ja wiem, że mój kanał z boku wygląda w ten sposób, że ja sobie świetnie radzę i tak dalej. Ja też mam takie dni, w których ja nie mam siły, w których ja zwyczajnie ryczę, w których ja zwyczajnie często się poddaję, ale no potem przychodzą te dni, w których właśnie dociera do mnie, że to, co ja robię, ma bardzo duży sens i to, co ja robię, ma bardzo duży... O, szybciej! Szybciej jedź! Boże, co za ludzie. Że to jest... że robię to dla moich chłopaków, nie? I ja sobie nie wyobrażam inaczej. Ja nie wyobrażam sobie zachowywać się tak, jak on. Nie wyobrażam sobie nawet, jak ja bym... Nie wiem, jakbym się postawiła w tej sytuacji faceta i nie wiem, miałabym jakąś, bo są czasami też takie kobiety, nie, które tam się nie zajmują dziećmi i tak dalej, ale no wtedy ci ojcowie się starają i no nie wiem, to mnie po prostu dzisiaj, znaczy się nie rozwaliło, to na mnie nie wywołuje żadnych emocji, nie, tylko po prostu przyszłam o tym powiedzieć, żeby też, moi chłopcy też o tym wiedzą, ja im też o tym mówię, że on do mnie wypisuje i jakie rzeczy do mnie wypisuje i oni sobie czytają, Jasiu sobie też czyta, bo no już nie jest głupi, więc... To tylko świadczy o nim, a kiedyś wcześniej jakoś tak, wiecie, ukrywałam to przed chłopakami, bo zawsze im mówiłam, a tata was kocha, a tata dla was nigdy by nie chciał źle. Gówno prawda, gdyby nie chciał dla niej źle, to nie robiłby źle, a czyny świadczą same o nim, nie? No. Także niestety, tak to wygląda, słuchajcie. Moje życie też nie zawsze wygląda pięknie, cukierkowo i dobrze, ale no takie jest życie, nie trzeba sobie z nim radzić i ja sobie poradzę, tego jestem pewna jak niczego innego w świecie. No dobra, idę po tą końcówkę do prysznica. Właśnie, Jezu, a mam palce. Nawiązując do tego, dlaczego ja o tym mówię, bo uważam, że warto o takich rzeczach mówić. Warto, żeby inne kobiety też nie czuły się, wiecie, bo on do mnie wypisuje, bo on myśli, że on mnie zastraszy w pewien tam sposób, nie? Że ja się przestraszę i w ogóle będę się go bała i coś tam. No ale się chłop myli, bo niestety to się nie uda.
No, idę. Kącik odebrany. Końcówka do prysznica też odebrana. Kurde, 5 miesięcy czekać na końcówkę do prysznica. O Boże, a ten cały prysznic nasz już jest tak porysowany, bo ja to zakładałam, wiecie, żeby to tak, żeby można było się wykąpać i nie trzymać za każdym razem tej słuchawki. No to ja to tak zakładałam na, w ogóle na klamerkę do włosów i tam on jest już tak przez to trochę porysowany, no ale trudno. Nic się nie zrobi z tym, niestety. Trzeba było sobie radzić jakoś i w ten sposób sobie poradziłam. A że chłopaki to za każdym razem ściągali, no to się porysowało, ale może to akurat zakryję w tym miejscu, ja zobaczę. Przyjadę, to założę, nie będę sprzątać. No to cika, mamy, chłopaki przyjadą, to zjemy sobie, zaśpiewamy Franciszkowi 100 lat. I tak, 8 latek już, słuchajcie. Może bym mu kupiła piccolo, nie wiem właśnie. Się zastanawiam, ale wiecie, jak ja pójdę do Biedronki, to znowu będzie jak wczoraj. Pójdę po piccolo. A wyjdę znowu z rachunkiem za... Jezu, mogłam wziąć, bo Fenek zebrał już ten... już te naklejki mogłam wziąć, Miśka wziąć z biedy. Ajejku, zapomniałam o tym, że wczoraj już on uzupełnił wszystkie naklejki. W ogóle jednego dnia znaleźliśmy naklejki na parkingu. Ktoś albo zgubił, albo wyrzucił, ale wydaje mi się, że może komuś wypadło. No więc znaleźliśmy cały taki paseczek naklejek i dlatego szybciej nam się udało to zebrać. A najwyżej wtedy drugie jeszcze uzbieramy i oni będą mieli po jednym miśku. Także tak, Jezu, jak to jest gorąco, to jest 30 stopni, już 28 teraz pokazuję. O matko, jest 13. Co za upały. Ale w zeszłym roku też pamiętam, że myśmy byli we wrześniu w tym Jarosławcu. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie. Ale no ja pamiętam, bo mi wyskakują wspomnienia na Facebooku. No to byliśmy w Jarosławcu i też było tak gorąco pięknie. Właśnie w ten weekend pierwszy myśmy byli w Franka urodziny. A w zeszłym roku ja nie wiem, czy myśmy mieli torta. Chyba też. Już nie pamiętam nawet. No ale... Jasiu dostał, to Franek też niech ma. Niektórzy mówią, że Franek jest bardziej rozpieszczany. Ja uważam, że na przykład pod wieloma względami Jasiu ma lepiej, bo no Jasiu jakby więcej rzeczy, wiecie, na piłkę chce, na właśnie na treningi z nim jeżdżę i tak dalej. A z Frankiem, no co, on w piłkę na razie jeszcze nie gra. Nie wiem, czy go zapisywać. Ja bym go bardzo chciała zapisać. On może i by chciał chodzić też, bo jego kolega z klasy chodzi i podejrzewam, żeby chodził. Ale no... Kurczę, ja nie umiem się rozdwoić. Ja naprawdę musiałabym się zajmować tylko chłopakami i tylko ich zajęciami dodatkowymi i szkołą, żeby było wszystko tak, jak powinno być, nie? I nie mogłabym chodzić do pracy. Więc no niestety na razie na to mnie nie stać i pewnie szybko nie będzie mnie na to stać, a no czasami tak sobie myślę, że chciałabym, nie? Że chciałabym się tak w 100% poświęcić temu właśnie, żeby oni się równo rozwijali, żeby każdy z nich miał równy dostęp, a czasami tak sobie dostęp do wszystkich takich dodatkowych zajęć, a czasami właśnie sobie myślę, że Franek ma troszkę gorzej pod tym względem, nie? No. Może mu pójdę po to piccolo. On się będzie cieszył. Schłodzę mu to. Może wezmę jeszcze jakieś lody, bo chłopcy mi wczoraj zjedli wszystkie lody. I mówiłam im, nie jedźcie tych lodów, ja bym chciała jutro sobie zjeść loda. Przychodzę rano, a lody zjedzone, nie? I tylko jeszcze zostawili pudełka w pokoju. No i ja się mówię, wczoraj my nie sprzątaliśmy, bo nam się nie chciało.
ale dziś jak my wrócimy ze szkoły, to my posprzątamy w pokoju, a ja parsknęłam śmiechem, ja mówię, tak, już na pewno, wy to posprzątacie, już ja to widzę. Ojejku. Ale przynajmniej wiecie, uczy się jak sobie poradzić z problemami. Muszę szybko wskoczyć do tej biedy, żeby mi się ten tort nie stopił. Dobra, byłam po do Piccolo, słuchajcie, wzięłam dla chłopaków 2. Niech się cieszą, jedno jest truskawkowe, drugie brzoskwiniowe. Ja ogólnie też to lubię, więc... No, torcik wygląda tak, taki mały i on ma smak... Boże... Kinder Bueno. Więc chyba będzie dobry. No. A tutaj mam co? Lody. Miałam 4 opakowania tych lodów, bo były na promce. Tutaj chłopcy 2 zjedli. A Jasiu mówi do mnie, mama, ale my po jednym zjedliśmy. No, a ja mówię, tak, bo tylko 2 były. No i tutaj mam ten dzielnik nieszczęsny do natysku, ta rączka. I idę to zaraz założyć i założę tą deszczownicę, żebyśmy mogli to używać. No i to pękło i na to ja czekałam pół roku, słuchajcie, jak nie... No, pół roku, tak. No, ale cóż. A i wzięłam sobie 3 pomarańcze, bo wieczorem może sobie zrobię drinka, ten Aperol, więc pomarańcze są do tego potrzebne. Dobra, ja się biorę za sprzątanie, bo tutaj jest bałagan, tu jest pełno piachu na kanapie i muszę poukładać tą stertę prania. Pokażę wam, jaka sterta prania się zrobiła. Tą, która była tu, ja poukładałam, no bo musiałam pójść spać. A tutaj mamy całą stertę prania, bałagan. O, nawet chłopaki trochę poukładali na biurku wczoraj, więc jest postęp. No, ale... Tam po lodach opakowania trzeba to poogarniać, posprzątać, poukładać, pościelić i muszka. Więc ja dzisiaj pewnie do samego wieczora będę miała pracę. Więc się biorę, no co? Potem muszę ogień zrobić, prysznic wziąć. I może wieczorkiem sobie pooglądam dalej ten mój serial. Bo się wciągnęłam. I tak... Może razem spędzimy trochę czasu z chłopakami. Sobie coś obejrzymy na Netflixie. No nie wiem, zobaczymy. Znowu cała obciapana od palców. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Ale jaki nóż, z tym dobrze, że nie będę kryć. Długi. Łyżeczki daj pan. A dla babci talerzyk. Babci nie chce. Ale ty się pytałeś, babci? Ale przestań, babci by też trzeba dać. A idź sobie. To jest tort o smaku Kinder Bueno. Taki starczy? Ale patrzcie, jak to nasza lodówka chłodzi, nie? A tam w tej starej lodówce to się wszystko rozpływało. Kinder mleko. No daj dla babci talerzyk też. Kawę ich zrobimy. Aj. Happy birthday. Happy birthday. Mogę nas to pamiętać, bo mama sobie też kawę wypnie. No. Mm-hmm.
smakuje tak jak kiedyś. No co? Jak tak jak kiedyś? Że tak jak kiedyś. Jak ja miałam urodziny. Dobra, słuchajcie, ułożyłam pranie, przykryłam, teraz odkurzam, umyłam okna, umyłam szafę, więc jestem hardcorem, umyłam w kuchni okno, teraz odkurzę i zmyję podłogi, więc tak, dzisiaj cały dzień w domu, w ogóle tak mnie wkurzają te małe muszki, chyba założę te lepy, ale nie wiem, chyba jakoś się przyczepię na te lampy, żeby one się przykleiły, bo mnie tak to wkurza. No, już jest za 15:07. Ale cóż, sprzątam dalej. Kurczę, wam powiem, że ja myślałam, że ja dzisiaj posprzątam cały dom. Ale to się nie da. Teraz zjedliśmy dopiero. Bo chłopcy wcześniej byli na jedzenie. Ja muszę sobie usiąść, bo w ogóle jakoś tak dziwnie się czuję. Zmieniłam te... Jezus. Te naklejki na muchy. I zdjęłam tamtą starą i mam nadzieję, że tutaj te małe główienka się przykleją do tego, bo mnie tak to drażni, jak one tu latają. A jak nie, to chyba jutro kupię muchozol po prostu i wypsikam cały dom, bo no wkurzają mnie, żeby ciągle kto okna musiał myć, nie? No a ja się dzisiaj tak dziwnie jakoś czuję, nie wiem czy... Ogólnie nie brałam dzisiaj prysznica po pracy, bo... Poszłam spać i od razu jak wstałam, to jechałam po tego toreta, bo byłam z tą panią umówiona na 12, a ja o 12 wstałam. Byłam tam przed pierwszą, jeszcze odebrałam tą końcówkę do tego prysznica. A teraz nie wiem, gdzie mamy tą deszczownicę, nie wiem, muszę iść na strych zobaczyć, czy ona na strychu przypadkiem nie jest, bo mi się wydaje, że może ja ją na strych wyniosłam, bo z początku ją miałam u mamy, a tam jej nie ma, nie wiem. Chciałabym to dzisiaj założyć, żeby chłopcy już korzystali z tej deszczownicy, żeby tego prysznica mi tam nie rysowali dalej. No, więc dzisiaj tutaj posprzątałam tylko pokój i kuchnię dokończę zaraz i werandę, korytarz i łazienkę zostawię sobie jeszcze na jutro. Bo i tak w werandzie muszę okna umyć też i tam poogarniać. W ogóle muszę iść buty zdjąć z parapetu te trekkingowe, bo mieliśmy je, ja je wyprałam, więc co? Woda ciepła? Ile ma stopni? 60 chyba, albo 70. Aż tyle? No. A ty zamknąłeś tam? No. Kurde, ja muszę chyba iść zobaczyć wtedy, weź idź się myć, o. Ja odkurzę i ja idę zobaczyć, co tam się dzieje. No, także kończymy tego vloga na dzisiaj, bo ja już nie mam siły. Idę tam, odkurzę tu, zmyję, idę tam zobaczyć, idziemy spać. Miałam paznokcie robić, ale chyba jutro zrobię sobie też po południu. Do wieczora się wyrobię, albo jutro wieczorem. Nie wiem, może jakiegoś live'a odpalimy, zobaczę. No, nastawiłam zmywarkę. I tak, słuchajcie, tak ten dzień zleciał. Że szok. Tak zawsze jest po tych nockach, że to zleci. Także no, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa!